Na koniec roku 2023 park bateryjnych samochodów elektrycznych nad Wisłą liczył 57 091 egzemplarzy. W tej liczbie zawiera się 51 211 sztuk samochodów osobowych oraz 5767 elektrycznych dostawczaków. Bilans pojazdów zeroemisyjnych uzupełniają 54 ciężarówki o dopuszczalnej masie całkowitej do 6 ton oraz 59 aut ciężarowych o DMC powyżej 6 ton. Przez cały poprzedni rok Polacy zarejestrowali ponad 36 700 osobowych elektryków, co oznacza 43% wzrost względem roku 2022. Dość szybko rośnie również liczba elektrycznych autobusów, które coraz chętniej kupowane są przez samorządy. W ubiegłym roku na ulicę wyjechało 359 nowych bateryjnych autobusów, a w polskich miastach użytkowanych jest w sumie 1179 takich pojazdów. Blisko 100% wzrost zanotowano w segmencie aut z ogniwami wodorowymi, których mamy już w kraju 218. Aktualnie w Polsce dostępne są 3 modele z napędem wodorowym i 2 publiczne stacje tankowania wodoru. Ssangyong Torres EVX z napędem elektrycznym dostępny będzie już niedługo w Polsce w cenie 189 900 zł. Koreański SUV wyposażono w akumulator trakcyjny litowo-żelazowo-fosforanowy o pojemności prawie 74 kWh, zaprojektowany w kooperacji z chińskim koncernem BYD. Producent udziela aż 10-letniej gwarancji na akumulator, no chyba że wcześniej użytkownik przejedzie 1 000 000 kilometrów. Równie imponująca co gwarancja jest moc ładowania baterii wynosząca 350 kW. Torres EVX poprzez przednie koła napędza silnik o mocy 207 koni mechanicznych. Zapas energii zgromadzony w akumulatorze wystarczy według deklaracji Ssangyonga na przejechanie ponad 460 km w trybie mieszanym. Torres oferowany będzie w 3 wersjach wyposażenia: Joy, Adventure oraz Wild. W każdej konfiguracji znajdziemy w pełni LED-owe oświetlenie, 12-calowy wyświetlacz multimedialny, nawigację oraz automatyczną klimatyzację. Opcjonalnie Torresa można wyposażyć w funkcję Vehicle to Load, pozwalającą ładować elektryczne urządzenia zewnętrzne. Trzecia generacja Forda Kugi zadebiutowała w 2020 roku, a na początku bieżącego pojawiła się nowa odmiana modelowa. Nowy Ford Kuga wyróżnia się znacznie zmienionym pasem przednim, gdzie uwagę zwraca logo producenta umieszczone na atrapie chłodnicy. Pod maską silnika umieszczono LED-owy pasek łączący oba reflektory. W nowej palecie silnikowej znajdą się wyłącznie jednostki benzynowe, w tym również hybryda plug-in z napędem na przednie lub wszystkie koła. SUV spod znaku błękitnego owala wyposażony będzie m.in. w najnowszą generację systemu informacyjno-rozrywkowego Ford Sync 4. Pod 13-calowym wyświetlaczem kryje się wydajniejszy procesor, a obsługę ułatwia asystent głosowy Alexa. Bezprzewodowe Android Auto oraz CarPlay umożliwiają komfortową synchronizację smartfonów. Produkcja Kugi po faceliftingu rozpocznie się na początku lutego w hiszpańskiej fabryce Forda. Salonowy debiut przewidziano w połowie przyszłego miesiąca. W ramach noworocznych promocji marka Subaru wprowadziła program Safe 8 dla wszystkich sprzedawanych w Polsce samochodów. Program ten to nic innego jak 8-letnia gwarancja, która obejmuje 3 lata gwarancji podstawowej oraz 5 lat gwarancji specjalnej. 3-letnia ochrona limitowana jest przebiegiem 100 000 km, a jej zakres określa książka gwarancyjna producenta. Przez kolejnych 5 lat bez limitu przejechanych kilometrów działa gwarancja wynikająca z programu Safe 8. Gwarancja Subaru Safe 8 obejmuje wszystkie części mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, pneumatyczne i hydrauliczne samochodu, które zostały oryginalnie zamontowane na stałe przez producenta lub wymienione przez autoryzowaną stację obsługi Subaru. Co ważne, gwarancja Safe 8 przechodzi na każdego kolejnego nabywcę objętego ochroną samochodu, za wyjątkiem osób i firm profesjonalnie sprzedających auta. Na początku stycznia Rada Europejska i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie co do ostatecznego brzmienia normy Euro 7. Nowe rozporządzenie ustanawia bardziej szczegółowe przepisy
służące obniżeniu emisji zanieczyszczeń powietrza z transportu drogowego. Norma Euro 7 będzie pierwszym unijnym aktem prawnym regulującym przepisy dla samochodów osobowych, dostawczych i pojazdów ciężkich. Wstępne porozumienie utrzymuje limity emisji określone w rozporządzeniu Euro 6 dla samochodów osobowych i dostawczych. Znacząco za to obniża limity dla autobusów i samochodów ciężarowych. W zależności od tempa prac nad nową normą, jej wejście w życie przewidziano w okolicach roku 2027 lub 2028. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polska Grupa Karawaningowa przedstawiły raport rejestracji kamperów oraz przyczep kempingowych w 2023 roku. W ubiegłym roku zarejestrowano w Polsce 1343 sztuki nowych kamperów, co oznacza prawie 29% spadek. Liderem rynku pozostał Volkswagen, który sprzedał w Polsce 446 kamperów. Ta liczba przekłada się na ponad 33% udział w krajowym rynku. Kolejne miejsca zajęły marki Benimar, 122 sprzedane kampery oraz Roller Team, który nad Wisłą znalazł 96 klientów. Nieco mniejszy spadek, 13%, zanotowano w segmencie nowych przyczep kempingowych. Tutaj zdecydowanym liderem była marka Niewiadów, notująca prawie 16% wzrost, sprzedając 200 nowych przyczep kempingowych. Łączna sprzedaż nowych przyczep wyniosła 923 sztuki, a cały segment skurczył się o 13,5%. Spore wzrosty zanotowano w części używanych kamperów i przyczep kempingowych. To pokazuje, jak wrażliwym na cenę jest polski miłośnik mobilnej turystyki. Ogólnoświatowa sieć wypożyczalni samochodów Sixt podpisała umowę z koncernem Stellantis, przewidującą zakup ponad 250 tysięcy aut z oferty grupy. Dostawa samochodów rozpocznie się jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku, a ostatnie auta trafią do sieci wypożyczalni z końcem 2026 roku. Zamówienie obejmuje pojazdy o różnych typach nadwozi z napędami spalinowymi oraz hybrydowymi, również typu plug-in, a także samochody elektryczne. Flota wypożyczalni Sixt wzbogaci się m.in. o modele Alfa Romeo, Fiat, Citroen, Dodge, Ram, Opel, jak też i Maserati.